Śmiało stajemy przeciw nienawiści, agresji i zaciśniętym pięściom. Bo ostatnio w naszym mieście dzieje się źle. W piątek do wieczności pożegnaliśmy Krzysztofa, syna, brata, przyjaciela. Brutalnie skatowanego mieszkańca naszego miasta. I to właśnie wydarzenie było bodźcem do powiedzenia nie, dosyć, stop. Ale również ten marsz jest dla nas, żywych, bo my żyjemy. Ale coraz częściej żyjemy w strachu. Coraz częściej boimy się wyjść wieczorem na ulicę. Coraz częściej boimy się w autobusie. Bo to jest po prostu straszne. To, co się stało tutaj, to jest nie do pomyślenia. Zginął niewinny chłopak, bardzo wartościowy, dobry, którego wszyscy znaliśmy. Nigdy nikomu krzywdy nie zrobił i zginął taką straszną śmiercią i dlatego tu przyszliśmy. Ja się nie czuję za bardzo bezpiecznie w Pile, bo naprawdę, że gorzej iść wieczorem, ten strach iść pod wieczór. Za małe kary są. No. Powinni karać, panie, łeb za łeb powinno być, a nie tak, że on posiedzi w więzieniu, wyjdzie wypasiony jak niedźwiedź. Tak, tak. Ten marsz jest taką okazją, żeby wyrazić swoje współczucie dla rodzin i dla ludzi, którzy no niewinnie giną. A myślę, że to będzie jakimś napiętnowaniem dla ludzi, którzy się parają z tym przestępstwem. Chciałabym jeszcze zaznaczyć, że nie wiem dlaczego, ale ludzie boją się reakcji i może za późno reagują, może nie w czasie reagują zarówno przechodnie, jak i służby.